Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy i zanim przejdziemy do konkretnych tematów, to chcielibyśmy wyrazić swoje zdziwienie dotyczące zachowania Jarosława Kaczyńskiego. Pewnie większość z Państwa wie, że Jarosław Tchórzyński, chciałem powiedzieć, Jarosław Kaczyński okazał się tchórzem, kimś, kto boi się stanąć w szranki w debacie przedwyborczej. We wszystkich krajach demokratycznych liderzy największych partii, które startują w wyborach, które zarejestrowały wszystkie listy w całym kraju, stają w szranki w debacie wyborczej pokazywanej w publicznej telewizji. Tak się dzieje w praktycznie wszystkich krajach demokracji zachodniej, z wyjątkiem Polski od tego roku, gdzie Jarosław Kaczyński postanowił uciec. Po prostu odwrócił się, powiedział, nie, ja się boję, ja nie wezmę udziału. Myślę, że nawet interpretujesz, on miał naprawdę bardzo ważne spotkanie z wyborcami. Nie mógł tego odłożyć. Tam będą poruszane bardzo ważne sprawy dotyczące rolników. Co prawda, nie ogólnopolskich, ale lokalnych, ale to też jest bardzo ważne. I on naprawdę musiał. A tak na serio? A tak na serio, to jest niesamowite lekceważenie swoich wyborców. Swoich wyborców i w ogóle osób, które będą brały udział w wyborach. Takie stchórzenie i taka ucieczka przed rywalem w normalnym kraju byłaby czymś zupełnie dyskwalifikującym. Ja mam nadzieję, że Polska okaże się normalnym krajem i że po prostu pokaże Kaczyńskiemu, jak przegrywa się walkowerem. No naprawdę, coś... Nie, wydaje mi się, że PiS nas już przyzwyczaił do tak niskich standardów, że już w tej chwili nic im nie jest w stanie zagrozić, naprawdę. To, jakich mają swoich kandydatów, te wszystkie kolejne afery, które się rozgrywają, to na nich zupełnie nie robi wrażenia. I teraz... No ale kiedy masz lidera, na funkcję lidera, człowieka, który ucieka przed innymi szefami partii, który się chowa, który nie potrafi stanąć w szranki, bardzo słabe, naprawdę. No, słabe, słabe. Mamy też innego, czyli jeszcze raz dzień dobry, zaczynamy po tym krótkim wstępie. Porozmawiamy teraz o kimś innym, kto zwiał. Marek Majcher. Okazuje się, że wbrew naszym informacjom, wbrew temu, to była informacja, która była najwyraźniej ukrywana skrzętnie, Marek Majcher zwiał z sądu podczas swojego postępowania aresztowego, kiedy sąd decydował o tym, czy ma zostać umieszczony w areszcie za znęcanie się nad partnerką i jej dzieckiem. Marek Majcher, widząc najwyraźniej, że to postępowanie zbliża się ku końcowi, którego by on sobie nie życzył, czyli ku temu, żeby sąd uznał, że Marek Majcher powinien trafić do aresztu, ten podsądny wyszedł i rozpłynął się. I w tej chwili trwają poszukiwania. Marek Majcher jest oficjalnie poszukiwany przez policję, co policja potwierdza, wystawiając za nim, no to nie jest list gończy, to jest, jak to się nazywa właściwie? Poszukiwania, to są poszukiwania policyjne, które są na terenie... Policyjne, więc... Oficjalnie zwracamy się do państwa. Jeżeli państwo zobaczycie tego człowieka, Wiktora Mieczysława, drugie imię Wiktor, pierwsze imię Marek, nazwisko Majcher, mama Krystyna, ojciec Mieczysław, mieszkaniec Krakowa. Jeżeli państwo go zobaczycie, natychmiast prosimy powiadomić najbliższą jednostkę policji, zadzwonić pod numer 112 po to, żeby umożliwić zatrzymanie tego przestępcy. To jest człowiek, który jest agresywny, który jest wielokrotnym oszustem, złodziejem, osobą, która znęcała się nad najbliższymi osobami, jest niebezpieczny po prostu. W naszej opinii my mamy to zabezpieczone w nagrania, na których Marek Majcher sugeruje, że chce dokonać zamachu.
I tutaj w tym zakresie też powiadomimy w najbliższym czasie służby, takie jak ABW. I bardzo ważna informacja. Każda osoba, która pomaga w ukrywaniu się temu przestępcy, temu zbiegowi, podlega odpowiedzialności karnej. Marek Majcher w tej chwili przebywa w jednym z mieszkań, gdzie się ukrywa. On wyszedł na przerwę w sądzie i zamiast wrócić po przerwie na salę rozpraw, gdzie zostałby natychmiast zatrzymany, to decyzją sądu, to on po prostu wydostał się z sądu i podobno skontaktował się z jakimś lekarzem, który miał mu przygotować zwolnienie lekarskie. Zwolnienie lekarskie w najmniejszym stopniu nie ogranicza jego poszukiwań. On równie dobrze może wypoczywać sobie na pryczy więziennej albo być skierowany do lekarza, do szpitala więziennego. Więc to nie jest żadne usprawiedliwienie. Marek Majcher się ukrywa w tej chwili. Wiemy, że kolejne sądy przygotowały już posiedzenia aresztowe i kolejne sądy będą chciały go aresztować. Między innymi sąd w Wodzisławiu Śląskim 31 października zaplanował posiedzenie aresztowe w innej sprawie, także tych poszukiwań może być więcej. Natomiast co ciekawe, Majcher wkopał z lekarza, sugerując, właściwie ogłaszając publicznie, że to lekarz mu doradził, w jaki sposób ma uciekać i w jaki sposób ma się zachowywać i w jaki sposób ma się schować za zwolnieniem lekarskim. To jest naiwne bardzo, natomiast jeżeli lekarz udzielał mu pomocy i mimo poszukiwań nie powiadomił policji o tym zbiegu, to prawdopodobnie będzie miał duże nieprzyjemności, a Majcher dał wystarczająco dużo informacji na jego temat, że bez problemu uda się tą panią doktor ustalić. Mamy nadzieję, że to jest tylko kłamstwo Majchera, które on rozpowszechnia po to, żeby zdyskredytować tego lekarza. Do głowy nam nie przychodzi, że jakiś lekarz mógłby pomagać w ukrywaniu się zbiegowi poszukiwanemu przez policję. Tak, tutaj już mamy komentarze, że Majcher zamach to może zrobić na osiedlowy warzywniak. Bardzo możliwe, natomiast przede wszystkim to, z jakiego powodu jest poszukiwany, to jest trwające śledztwo w sprawie znęcania się nad kobietą, z którą żył, i nad jej dzieckiem. Ostatnio publikowaliśmy wstrząsające, naprawdę, nie wiem, może kogoś innego to nie wstrząsam, ja nie mogłem tego słuchać na spokojnie, te nagrania, w których słychać, jak Majcher klnie, znieważa, grozi swojej partnerce wówczas wysokiej ciąży, a wreszcie ją bije. Oczywiście Majcher w tej chwili twierdzi, że, bo już się pojawił i nawet nagrał na swoim live'a, na swoim... On twierdzi, że kierowała nim sztuczna inteligencja. No, że sztuczna inteligencja, to ja mogę uwierzyć, chociaż w tą inteligencję to myślę, że to troszkę przesada, znaczy żarty na bok. Tak, on twierdzi, że te nagrania zostały stworzone przez sztuczną inteligencję. Oczywiście one są zupełnie fejkowe. On właściwie nic nie robił, a poza tym no ona go sprowokowała. No więc. Ale on się w swoich wypowiedziach się gubi, bo on najpierw mówi, że ona go prowokowała i on został sprowokowany. Później mówi, że to nagrania zostały zrobione przez sztuczną inteligencję. Później mówi, że nie, to tylko część była. Część była prawdziwa, część była nieprawdziwa. Później mówi, wraca z powrotem po kilku minutach swoich wywodów i mówi, że to ona po prostu, ta zła kobieta, która go prześladowała, jest związana z policjantami i tak dalej, on się nie poznał i ona go sprowokowała i kto by z was się nie dał sprowokować, no to ja przepraszam, to sztuczna inteligencja, ona go prowokowała, czyli są prawdziwe, fałszywe. No, próbuje za wszelką cenę doprowadzić do sytuacji, w której jego darczyńcy w dalszym ciągu, mimo popełnienia przez niego obrzydliwych czynów, mimo tego, że pobił, skatował kobietę tuż przed porodem, mimo tego, że znęcał się nad dziećmi, mimo tego, że znęcał się nad innymi partnerkami, on cały czas chce być finansowany przez naiwnych ludzi, od których wyciąga pieniądze. Ja tylko chcę przypomnieć, że to jest oszust, który ma ogromne doświadczenie w
manipulowaniu ludźmi i no niestety większość ludzi się na nim już poznała, jak tylko pojawiają się jakieś wpisy na jego kanale, natychmiast pojawiają się tam setki informacji o tym, że ludzie więcej nie będą mu ufać, że zawiedli się, że to obrzydliwych rzeczy dokonał. Te wpisy natychmiast są usuwane. Podobnie jak na kanale jego przyjaciółki, która wspiera cały czas tego przestępcę, pani Jowity Kowszyn-Sumary, która też skrupulatnie usuwa wszelkiego rodzaju wpisy, w których ktokolwiek ujawnia prawdę na temat tego zwyrodnialca. A jeszcze bardziej szokujące jest, że cały czas Marka Majchera wspiera Adam Kania, asystent Grzegorza Brauna, posła na Sejm, wspiera... Adam Kania wspiera przestępcę. Nie przesadzał takich asystentów, to ma Braun na pęczki. Właściwie jak tylko jest potrzeba. Sam byłem świadkiem tego, jak w trakcie takich manifestacji związanych, manifestacji antyszczepionkowców, Grzegorz Braun natychmiast stwierdził, że te osoby, które zostały tam zatrzymane przez policję, to są wszystko jego asystenci i wszyscy powinni w związku z tym zostać natychmiast uwolnieni. Więc Kania jest takim asystentem społecznym Grzegorza Brauna. Natomiast tak, oczywiście, Grzegorz Braun angażuje się po stronie Majchera pośrednio, bo wspiera Adama Kanię, a Adam Kania i jego fundacja Polskie Veto, występująca w obronie różnego rodzaju osób oskarżonych o na przykład osób oskarżonych o mowę nienawiści, także broni Majchera. Ja przypomnę, że to Adam Kania razem z Majcherem rozpowszechniał informacje o tym, że adwokat Jacek Ludziak zaginął. Jak się okazało, była to po prostu kolejna akcja Marka Majchera, nakierowana jedynie na to, żeby odwrócić uwagę od tego, że jest oskarżony, że jego partnerka wezwała policję, nakazała go, poprosiła policję, żeby usunęła Majchera z domu, że dostał za znęcanie się, za podejrzenie o znęcaniu się nad partnerką i dzieckiem, dostał zakaz zbliżania się do nich. Ta cała akcja miała spowodować, żeby odwrócić uwagę, żeby był nowy temat i wtedy Majcher nakręcił ten temat tego, że Jacek Ludziak zaginął, Boże drogi, został pewnie porwany już i zamordowany pewnie przez jakichś przeciwników, jakichś politycznych, system, na który się powołuje przy każdym. A wspierał go w rozpowszechnianiu tych kłamstw Adam Kania. Asystent posła wspierał przestępcę w rozpowszechnianiu kłamstw dotyczących rzekomego zaginięcia człowieka, które służyły temu przestępcy, oszustowi do wyciągania od naiwnych ludzi pieniędzy. Coś niespotykanego. Natomiast tak, powtarzamy, Marek Majcher w tej chwili jest poszukiwany przez policję. Jeżeli ktokolwiek wie, gdzie się znajduje Marek Majcher, prosimy zadzwonić na 112, poinformować policjantów. Natomiast wszelka pomoc zbiegłemu, poszukiwanemu przez policję przestępcy jest tak samo przestępstwem. Szczerze mówiąc, cały czas, jak sobie przypomnę te nagrania Majchera, który się znęca nad swoją partnerką, a później jeszcze wrzeszczy na nią, bo ona nie chce uczestniczyć w jego kolejnych przekrętach, bo on sobie wymyślił, że założy spółkę z o. Spółkę z o i dzięki temu będzie, jak to on określał, kręcił lody. Jak przekonuje ją, kiedy ona mówi, że ja nie chcę iść do więzienia, ja nie chcę odpowiadać prawnie, bo to będzie spółka na moje nazwisko, to on mówi, ja takich spółek to kilkadziesiąt w życiu założyłem, nic mi nie jest i tak dalej. No, to tylko pokazuje. Na całe szczęście ta dzielna dziewczyna, która zdecydowała się odejść od Majchera i nie podzielić losu poprzednich kobiet. Przypominam, że jedna z partnerek, żon Marka Majchera, zginęła w bardzo niejasnych okolicznościach. Uciekł w momencie, kiedy była na ucieczce z Polski na terenie Czech. Pani Katarzyna, która tu w tej chwili ostatnia partnerka Majchera, która zrozumiała, z jakim przestępcą, z jakim zwyrodnialcem się związała, nie tylko, że odeszła od niego, ale też zmusiła
go do tego, żeby zmienił nazwisko ich wspólnej córce. No ja się nie dziwię, ja naprawdę nie chciałbym, żeby moje dziecko nosiło nazwisko kogoś takiego, kto katował kobiety i kto znęcał się nad dziećmi. Całe szczęście, że to dziecko nie będzie stygmatyzowane więcej w życiu, nie będzie nosiło tego strasznego, strasznie kojarzącego się nazwiska. Pani Katarzyno, zwracamy się teraz bezpośrednio do Pani. Jeżeli Pani potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, jakiegokolwiek wsparcia w zakresie spraw związanych z Markiem Majcherem, proszę się do nas zgłosić, proszę napisać na adres ondrik@gmail.com. Skontaktujemy się z Panią, porozmawiamy, jesteśmy Pani w stanie udzielić pomocy prawnej, jesteśmy Pani udzielić na różnego rodzaju pomocy. Zrobiła Pani coś naprawdę dobrego dla siebie i dla swojego dziecka, odchodząc od tego człowieka. Być może uratowała sobie Pani zdrowie i życie, patrząc na to, co z Panią robił i jak Panią traktował. Proszę wytrwać w tym postanowieniu. Jesteśmy do Pani dyspozycji. No dobrze, wystarczy Majchera. Może przejdźmy do następnego tematu. Dzisiaj spędziliśmy właściwie od rana do popołudnia ładnych kilka godzin w sądzie, gdzie pozywamy Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, a właściwie za jedną z audycji tak zwanych mediów narodowych. Audycję, w której ośrodek i my osobiście zostaliśmy pomówieni, gdzie wygadywano kłamstwa na nasz temat, gdzie nas znieważano. Ten proces właśnie dzisiaj się rozpoczął. I bardzo, bardzo nas zaskoczyła jedna rzecz w tym procesie, że w przeciwieństwie do procesu Bąkiewicza, Roberta Bąkiewicza, na tym procesie pojawiła się reprezentacja, zresztą liczna, Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. To dobrze, to dobra, prawidłowa postawa. Przynajmniej nie bali się podjąć rękawicy. No Robert Bąkiewicz, tak jak Państwu mówiliśmy, w piątek nie pojawił się, na swoim własnym procesie się nie pojawił. Nie pojawił się ani Bąkiewicz, ani jego obrońca, nie usprawiedliwił swojego braku stawiennictwa się, po prostu schorzył przed wyborami. Bał się, że kamery pokażą go na sali sądowej jako pozwanego. Natomiast dzisiejsza rozprawa, było wielu świadków, było dwóch prezesów, aż dwóch nawet prezesów Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, dwóch obecnych prezesów, bo oni tam bardzo podkreślali, że Robert Bąkiewicz już nie jest prezesem Marszu Niepodległości, że tam zaszły zmiany i że w gruncie rzeczy w tej chwili oni już nie posiadają tych mediów narodowych, bo no niby media narodowe jako tytuł należały do stowarzyszenia, ale Bąkiewicz odchodząc zabrał je ze sobą i teraz już tworzy swoją telewizję. Ja już nie pamiętam, czy ona ma być kablowa, czy ma być naziemna, ale no, ma być telewizją rzeczywiście. Zresztą tam podczas odejścia Bąkiewicza i właśnie odsunięcia go z tego fotela prezesa, tam dochodziło do niesamowitych scen, oczywiście. Burdy, ochroniarze, troglodyci, wyważanie drzwi, jakieś niewpuszczanie się na korytarzach. No, wynoszenie sprzętu. Jedni drugich oskarżali, że to nie ich sprzęt, tylko stowarzyszenia. Bąkiewicz stwierdził, że nie, bo to jego i on zabiera wszystko. Tamci go oskarżali o kradzież i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te wśród narodowców te niesnaski było widać już od dłuższego czasu, na przykład podczas Marszu Niepodległości samego 11 listopada, gdzie oni się tam ścigali, poszczególne frakcje ówczesnego Stowarzyszenia Marsz Niepodległości ścigały się ze sobą, kto ma iść na przodzie. I raz szła ekipa Bąkiewicza, po czym spychała ją ekipa Winnickiego i znowu i tak dalej. Ale wiemy wszyscy, z czym to jest związane. Po prostu część narodowców została dopuszczona do konfitu. Przepraszam. Mamy tutaj interesującą informację. Że Marek Majcher został zatrzymany przez gdańską policję. Potwierdzimy tą informację. Musimy sprawdzić, czy ona jest prawdziwa. Skontaktujemy się z rzecznikiem gdańskiej policji i postaramy się sprawdzić, czy to są informacje mające oparcie w prawdzie.
Ale jeżeli ma Pan jakąś informację więcej, to bardzo prosimy o podzielenie się, skąd Pan to wie, bo no, szczerze mówiąc... To by oznaczało, że polska policja świetnie sobie radzi. Nie, to są tylko informacje, jak na razie widzę informacje o tym, o zatrzymaniu, ale po wcześniejszym zatrzymaniu Marka Majera. Poczekajmy na oficjalne potwierdzenie tego, skontaktujemy się z rzecznikiem prasowym policji w Gdańsku i potwierdzimy, czy to miało miejsce. Natomiast wracając do Marszu Niepodległości, chcielibyśmy pochwalić nowy zarząd Marszu Niepodległości. Pewnie jesteście Państwo zdziwieni, dlaczego tak się stało. Otóż dzisiaj podczas rozprawy, my nie będziemy dużo mówić o tym, co się działo na tej rozprawie, chcemy grać fair, nie chcemy, by świadkowie, którzy będą zeznawali w tej sprawie, mogli się zapoznać ewentualnie z treścią zeznań. Dlatego ograniczymy się tylko do ogólnych informacji. Okazuje się, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości odcina się oficjalnie od zbrodniarzy nazistowskich. Ja chcę przypomnieć, że wcześniej członkowie zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości gloryfikowali nazistów, którzy mordowali Słowian, Polaków, Rosjan, Białorusinów. Jedną z takich osób był asystent Roberta Bąkiewicza, pan Tomasz Kalinowski, który do tego stopnia uwielbiał i gloryfikował jednego ze zbrodniarzy nazistowskich, że ustawił sobie tle w mediach społecznościowych wizerunek tego mordercy, tego nazisty. W tej chwili nowy zarząd stwierdził, że się radykalnie odcina od tego typu gloryfikowania zbrodniarzy. Czy od gloryfikowania zbrodniarzy, też od zapraszania na Marsz Niepodległości osób, które no, związane są z ideologią faszystowską. Ja na razie powstrzymam się z pochwałami, ja poczekam na 11 listopada. Zobaczę. Jeżeli zobaczę Straż Marszu Niepodległości, która usuwa z tego zgromadzenia publicznego osoby jawnie gloryfikujące faszyzm, to wtedy uwierzę. Ale szczerze mówiąc, nie bardzo chce mi się w to wierzyć, bo co roku osoby, znaczy przedstawiciele grup faszystowskich z Polski i z zagranicy biorą udział, idą właściwie na czele samego marszu. Za aprobatą władz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Co więcej, dziennikarz Robert Mazurek ustalił, że były te grupy faszystowskie z innych krajów zapraszane przez liderów Marszu Niepodległości. Oświadczamy publicznie, jeżeli się okaże, że w tym roku faszyści, hajlujący neonaziści, ludzie niosący rasistowskie hasła zostaną wyrzuceni przez Straż Marsz Niepodległości z tego marszu, to my oficjalnie wystąpimy i podziękujemy władzom marszu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Naprawdę, my nie jesteśmy przeciwko ludziom o innych poglądach. My jesteśmy w stanie popierać prawo do tego, żeby narodowcy demonstrowali. Oni mają swoją wizję Polski, mają prawo do tego, żeby mieć swoje poglądy, mają prawo do tego, żeby je głosić. Z wyjątkiem sytuacji, w których te poglądy naruszają kodeks karny. Jeżeli ktoś uważa, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej, to ma prawo do takich sądów, ma prawo do tego, żeby metodami zgodnymi prawem walczyć i lobbować, żeby tak się stało. Natomiast nie ma mowy, żeby się coś takiego było publikowane w momencie, kiedy to wiąże się z propagowaniem rasizmu czy faszyzmu. Natomiast podczas dzisiejszej rozprawy, o której rzeczywiście nie chcemy za dużo mówić, ze względu na to, że cały proces jeszcze się nie zakończył, będziemy pewnie mówili o tym w szczegółach wtedy, kiedy już się zakończy. Natomiast to, co dzisiaj mnie uderzyło jako wieloletniego dziennikarza, to standardy dziennikarskie, dziennikarskie, które w tych mediach narodowych panowały. Zresztą tak samo jak panują na przykład w
czy też panowały, nie wiem, czy nadal panują, ale myślę, że tak, panowały w TVP Info. I w jednym i w drugim przypadku okazuje się, że właściwie przyznali się przed sądem, dzisiaj dziennikarz mediów narodowych przyznał się, że oni właściwie w żaden sposób nie weryfikowali informacji, które później podawali na antenie. Oni wiedzieli, bo ktoś im powiedział. Kto powiedział? No nie wiem, kolega powiedział, a koledze powiedział drugi kolega, a tamtemu... Znaczy, co rozmówca powiedział. Powiedział. Poza tym z internetu wzięli, a w internecie wiadomo, jeżeli ktoś coś opublikuje, to jest prawda, to jest święta prawda, sama prawda, a nie ta trzecia wersja prawdy. Natomiast no, ja słuchałem tego, łapałem się za głowę, bo ja zapytałem tego jednego z dziennikarzy, czy zna treść artykułu 12 prawa prasowego. Nie to jest artykuł, no tak, no oczywiście tam się od tego wymigał, przy czym ja, oczywiście nie każdy musi znać całe prawo prasowe na wyrywki, ale to jest jeden akurat artykuł, który każdy dziennikarz, który pracuje, zna, dlatego że to jest artykuł dotyczący rzetelności, tego, co dziennikarz, jak powinien zbierać informacje, jak powinien je weryfikować, o rzetelności, o jego... o tym, żeby być w ogóle wiarygodnym. To jest artykuł, który wielokrotnie pojawia się na przykład w żądaniach sprostowania, a każdy dziennikarz, jeżeli pracuje, to takie żądania gdzieś tam dostaje na swojej drodze zawodowej i musi wiedzieć, co powinien zrobić, żeby no, zweryfikować wcześniej te informacje. Natomiast tutaj, tak samo zresztą jak w przypadku TVP, no, mieliśmy wzięcie informacji gdzieś z internetu, czyli z powietrza, niezweryfikowanie jej, nie zadzwoniono nigdy do nas, żebyśmy, już nie mówię, żebyśmy mieli się wypowiadać, chociaż w porządnych redakcjach to jest standard, że... Daje się głos stronie przeciwnej. Natomiast tutaj po prostu brak tego typu działań prowadzi do rozpowszechniania kłamstw i fake newsów. No tak, co dzisiaj słyszałem w tym sądzie. A i jeszcze jedno, co mnie rozbawiło, kiedy zacytowałem, bo zarzucono nam, że nazywamy niektóre osoby antysemitami. I zapytałem, czy taką wypowiedź czyjąś, człowieka, który publicznie mówi o tym, że należy Żydów mordować w obozach koncentracyjnych, mniej więcej kominy będą dymić i tak dalej, czy uznałby za antysemicką, czy taką osobę można nazwać antysemitą, na co usłyszałem, ale właściwie to nie wiadomo, jaka jest definicja antysemityzmu. Jaki jest kontekst, co to jest właściwie antysemityzm, a tak nawet co to jest antysemityzm, a czym nie jest i tak dalej. No, groteskowe. Wiadomo, czym jest antysemityzm. Jest to jasno określone nie tylko w słowniku języka polskiego, ale przede wszystkim w licznych wyrokach polskich sądów. Jest to w judykaturze ugruntowane, że znieważanie, atakowanie, nawoływanie do nienawiści wobec osób pochodzenia żydowskiego, to jest właśnie antysemityzm. Niezależnie od tego, co będą sobie wymyślali panowie z mediów narodowych, tak samo jak sobie wymyślają na temat tego, co to jest homofobia, bo przecież fobia to jest strach, a ja się gejów wcale nie boję. Tylko... No, taka sofistyka skrajnie prawicowa. Podsumowując, proces został wyznaczony, nowa rozprawa w procesie została wyznaczona na marzec 2024 roku. Prawdopodobnie proces się wtedy zakończy, bo będą przesłuchani już wszyscy świadkowie. Wtedy po przesłuchaniu wszystkich świadków będziemy mogli Państwu opowiedzieć o tym, jak te zeznania poszczególnych osób wyglądały. Wcześniej nie powinniśmy tego robić, żeby inne osoby po prostu nie wiedziały, jak mają zeznawać. Większość świadków to są świadkowie od jednego prawnika. Notabene niedawno za tę wypowiedź ukaranego dyscyplinarnie. Tak, przez swoich kolegów, przez sąd dyscyplinarny Izby Radców Prawnych. No to jest jednak wstyd naprawdę zostać nagany i to potwierdzono przed Sądem Najwyższym. To niezwykłe. Wszystkich klientów pana Litwina, radcy prawnego,
Litwina prosimy, żeby wzięli pod uwagę, że samorząd radcowski ukarał go dyscyplinarnie za rozpowszechnianie informacji dotyczących prowadzonych postępowań. Niebezprawne takie rozsyłanie takich informacji. No i co najważniejsze, ta kara ostała się we wszystkich instancjach i nawet Sąd Najwyższy uznał, że pan Litwin nie ma prawa do tego, żeby wnieść kasację. Uznał ją za oczywiście bezzasadną. Natomiast zostawmy już może Marsz Niepodległości. Przejdźmy do następnego tematu. Dzisiaj, jak spojrzeliśmy w kalendarz, zbliża się termin kolejnego procesu przeciwko Agnieszce Siewieleniuk-Maciorowskiej. Szczerze mówiąc, ja dzisiaj spojrzałem, miałem tutaj przynieść, żeby Państwu pokazać te dokumenty związane z kolejnymi procesami z nią, natomiast to są dwa grube, naprawdę grube, napchane już do granic możliwości segregatory. Jest tego dużo. I szczerze mówiąc, nasza znajomość z Agnieszką Siewieleniuk-Maciorowską sięga jeszcze czasów Białegostoku, bo jest to, obecnie jest to gwiazda mediów pisowskich. A wtedy, kiedy ją poznaliśmy, to była może nie gwiazda, ale to była członkini Platformy Obywatelskiej. Pani Siewieleniuk-Maciorowska szybciutko dokonała wolty i jak kotek przewrotek po prostu raz, dwa, trzy, jak nastały nowe czasy, zmieniła się i nagle z takiej liberalnej osoby pracującej jako urzędniczka w jednym z Urzędu Miasta w Białymstoku, nagle zmieniła front i stała się pisowską, propisowską, skrajnie zideologizowaną dziennikarką, w cudzysłowie, pracującą dla TVP. No tak, ale zanim jeszcze została tą dziennikarką TVP, to wcześniej prowadziła taki lokalny portal Dzień Dobry Białystok. I na łamach tego portalu dała się poznać jako osoba, która bardzo często mijała się z prawdą. Ona w pewnym momencie, kiedy wytknęliśmy jej, właściwie nawet nie my, ale dobrze, przypisano to nam, niech będzie. Ona obraziła się, że my, powiedzmy, nazwaliśmy ją, jak to było, samozwańczą dziennikarką. Tak, tak, tak. Wtedy dostała taki przytomek w Białymstoku używany przez internautów Pepa Kłamczucha. To była taka bajka, która była wtedy bardzo popularna i my nie pochwaliliśmy takich, prosiliśmy nawet wielokrotnie, żeby nie używać tego określenia. Natomiast powiedz więcej, Konrad, o tym, za co ona się obraziła. No ona wtedy, tak, za stwierdzenie, że jest samozwańczą dziennikarką, że załatwiła sobie że pracę dzięki koneksjom wśród lokalnej śmietanki PiS-u. To było coś takiego, ja dokładnie tego nie pamiętam. Ona nas za to pozwała. My w odpowiedzi wtedy złożyliśmy, to był nasz pierwszy pozew, w ogóle jeden z pierwszych pozwów w 2018 roku, który składaliśmy i w obronie swojego imienia, bo w ogóle tak, pozwów składaliśmy dużo więcej. Złożyliśmy swój pozew przeciwko niej dotyczący dwóch artykułów, które wysmażyła i których roiło się od kłamstw, zwyczajnie od kłamstw. Łącznie, ja już nie chcę tam wchodzić we wszystkie szczegóły, ale nawet posunęła się w pewnym momencie do tego, że stwierdziła, że nie wiadomo, gdzie jest nasza siedziba, że właściwie nikt nie słyszał o żadnych wygranych przez nas sprawach, że my składamy dużo zawiadomień, natomiast o żadnych... Nie mamy strony internetowej, Konrad, nie mamy strony internetowej. Tak, nie mamy strony internetowej. Znaczy mamy... tam nawet tytuł był kłamstwem. Ta kobieta nawet w tytule skłamała, co później skrupulatnie podkreślił i wyłuszczył sąd. Ona przegrała ten proces z Kretesem. Musiała przyznać się publicznie, przeprosić nas za to, że rozpowszechniała fałszywe informacje, że rozpowszechniała tak zwane fake newsy, że zrobiła to bez żadnej weryfikacji, że nas znieważyła. Nam sąd kazał przeprosić ją za to, że nazwaliśmy ją samozwańczą dziennikarką, tak? Z tego co pamiętam.
Tak, i myśmy to zrobili, to znaczy bez najmniejszego problemu, jeżeli sąd... Sam to zrobiłem na stronie internetowej, zamieściłem przeprosiny, że przepraszamy panią Agnieszkę Siewiereńko-Maciorowską za nazwanie jej samozwańczą dziennikarką. I co zrobiła Agnieszka Siewiereńko-Maciorowska do dnia dzisiejszego? Od 3 lat kłamie, że my jej nie przeprosiliśmy. Więc ja wiedziałem, kłamczucha, że tak... kłamczucha taka, że to się w głowie nie mieści. Przez 3 lata jako pierwsze to ona tak bardzo dotknęła ją ta porażka, że od 3 lat zamieszcza kłamstwo, w którym na pierwszym, jako przypięty pierwszy tweet, w którym stwierdza, że nie została przeproszona. Czyli kłamie każdego dnia. Tylko po to, żeby jej wyznawcy, osoby, które są wyborcami PiS-u, miały taki punkt zaczepienia, że o, pani Agnieszka też nie została przeproszona. Nie, to jest kłamstwo. Pani Agnieszka kłamie. Tak, no natomiast to jest przezabawne ze względu na to, że Agnieszka Siewiereńko-Maciorowska, kiedy wreszcie sąd apelacyjny stwierdził, że ona musi nas przeprosić, co zrobiła? Najpierw poleciała z tym do Sądu Najwyższego. Tam przegrała. Natomiast okazało się, że Sąd Najwyższy także stwierdził, że ma przeprosić i tyle, koniec, kropka. Wówczas, no co, po prostu nie przeprosiła. Musieliśmy złożyć kolejne przez sąd wyegzekwować. Zatrudnić komornika sądowego, komornik sądowy musiał wejść na wypłatę, musiał zająć jej zwrot podatku, musiał zająć jej konta bankowe i dopiero w ten sposób udało nam się odzyskać koszty procesu i koszty zasądzone przez 3-4 sądy łącznie. Tak wygląda odwaga i odwaga cywilna dziennikarki TVP, funkcjonariuszki TVP, która w tej chwili robi karierę w tych programach, które są tak obrzydliwie propagandowe, że nikt już tam nie chce występować. Naprawdę żaden człowiek, który ceni swój honor, swój wizerunek, swoje nazwisko, nie pojawia się tam. Tam wysyłają Agnieszkę Siewiereńko-Maciorowską, żeby rozpowszechniała pisowską propagandę w takim najbardziej obrzydliwym stylu, takim stylu przypominającym lata 80. Tak mi się kojarzy. Tutaj mamy takie pytanie, co złego w karierze z Białegostoku do TVP? Nic złego. Znaczy przejście do TVP obecnie, no rzeczywiście jest to wstyd, natomiast absolutnie nie to, że ktoś jest z Białegostoku. My jesteśmy na przykład z Suwałk. Ja zdradzę Państwu teraz, zdradzę Państwu tajemnicę. Konrad urodził się w Białymstoku. To jest białostoczanin. Ale ja się tylko tam urodziłem, ale nigdy tam nie. No mieszkałem później. No mieszkałeś. Prowadziliśmy tam razem teatr, tak. No tak, no, ale to było później, ale tak wcześniej. No ja się wychowywałem najpierw w Płocku, a później w Suwałkach. Lubimy Białystok, mamy tam przyjaciół, mamy tam z tym miastem, wiążą nas bardzo fajne wspomnienia. To w tym mieście udało nam się doprowadzić do zwolnienia prokuratora, który zarządzał prokuraturą, w której część prokuratorów współpracowała z neonazistami, to tam udało nam się doprowadzić do wielu procesów osób z skrajnej prawicy neonazistów. To tam, to było miasto, w którym wcieliliśmy nasz eksperyment, czyli takie działanie, w którym praktycznie pozywaliśmy każdego dnia, każdego kto tylko, czy składaliśmy zawiadomienia wobec każdego, kto gloryfikował nazizm, kto propagował treści rasistowskie. I to działanie przyniosło niesamowite efekty, bo po dwóch latach naszych działań okazało się, że przestępczość dotycząca mowy nienawiści spadła tam o 70%, co potwierdzają policyjne statystyki. Natomiast Agnieszka Siewiereńko-Maciorowska, wówczas dziennikarka tego Dzień Dobry TVN, przepraszam, Dzień Dobry Białystok. Ona chciałaby pracować TVN. To znaczy jeszcze chwilkę, jak PiS przegra, to zapewniam cię, że Agnieszka Siewiereńko-Maciorowska znowu okaże się progresywna i zacznie pewnie współpracować z Platformą Obywatelską i okaże się, że dokładnie przerobi sobie ten zły okres współpracy z PiS-em i przestanie leżeć krzyżem przed ołtarzem i stanie się znowu postępową dziennikarką. Nie wiem, zobaczymy. Na razie została dziennikarką lokalnych mediów
kuriera porannego Gazety Współczesnej, natomiast stała się tą dziennikarką tamtejszych mediów, właśnie wicenaczelną, wówczas kiedy to Obajtek, czyli Orlen, przejął te media związane z Polska Press. No i wtedy nastąpiła duża wymiana dziennikarzy w obrębie całego tego koncernu. I tutaj... zatrudniano ludzi dyspozycyjnych, no, ludzi takich, którzy mają serduszko po prawej stronie i którzy są skłonni swoim nazwiskiem firmować PiS. Ale wówczas zaprotestowali właściwie wszyscy dziennikarze, to rzadko się taka jednomyślność w całym zespole zdarza, wszyscy dziennikarze, chyba nawet pracownicy generalnie lokalnych tych mediów, tych kuriera porannego. Orlen Press, tak? No teraz już Orlen, ale oni się nie bardzo z tym wtedy zgadzali, po prostu została ich redakcja wykupiona przez Orlen. Oni wtedy protestowali wszyscy przeciwko temu, że Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska zostaje ich wicenaczelną. Wskazywali na to, że jest to osoba niewiarygodna, wulgarna, która posługuje się pomówieniami, kłamstwami i tak dalej. Ale żeby zapracować, Konrad, żeby zapracować sobie na stanowisko wicenaczelnej, to trzeba mieć jakieś osiągnięcia. A tutaj mamy urzędniczkę niższego szczebla, pracującą w jednym z urzędów Urzędu Miejskiego w Białymstoku, która nie ma żadnego doświadczenia, która zakłada malutki portalik za pieniądze, które gdzieś tam pachną PiS-em i to bardzo mocno, prowadzi ten skrajnie prawicowy portal, zamieszczając tam symbole i zdjęcia faszystowskiego ONR-u, znieważa osoby z powodu ich orientacji seksualnej i w nagrodę po kilku latach zostaje po dwóch czy po trzech latach zostaje wicenaczelną dużego lokalnego dziennika. No przecież ja się nie dziwię tym dziennikarzom, że oni protestowali. Ty też byś protestował na ich miejscu. O, ja to pierwszy. Natomiast, żeby nie być gołosłownym, to jest próbka dziennikarstwa w wykonaniu Agnieszki Siewieraniuk-Macierowskiej. Takie, że po prostu chciało mi się później żygać. I to jest w mojej ocenie, to nie jest żadna sztuka, jest to gówno, które powinno właśnie skończyć na śmietniku. Dobrze, że wzięłam tabletkę na ciśnienie, to nie będzie aż to tak dramatycznie, ale powiem, że te wypowiedzi są nie głupie, a durne, po prostu do szpiku kości. Pani jako pierwsza powinna zamknąć się, ale to tak centralnie, po prostu zamknąć japę tak po prostu na kłódkę i się nie odzywać w ogóle. Siedzi tam bulgocze, coś bełkocze bez składu i sensu, aby tylko chlastać tym językiem. Co, jebać biedę, panie Piasek, nie? Aż się chce powiedzieć, a idź pan w wiadomo w co. Środowiska lewicowe, można powiedzieć wręcz lewackie niekiedy, to jest wiec polityczny, więc bardzo proszę, aby mieszkańcy Białegostoku w ogóle tutaj nie przychodzili. To już takie tradycje ma chyba Donald Tusk, mi się wydaje, że no jacyś niewygodni ludzie ginęli chyba. Ostatnio 96 ofiar w katastrofie smoleńskiej to byli ludzie, może nie wszyscy, ale znaczna większość była dosyć niewygodna dla Donalda Tuska. Będą tutaj dowiezione osoby z Warszawy, tęczowy ten cyrk całoobjazdowy, który jeździ. Prymitywne treści, obrzydliwe treści, zniesławiające. No, taki poziom prymitywizmu, wulgaryzmu, może to się w głowie nie mieści. I ta osoba, wyobraźcie sobie państwo, chwilę później została wstawiona na stołek wicenaczelnej w Orlen Press. Natomiast to, co mnie najbardziej, bo można być zniesmaczonym po prostu tym, w jaki sposób prowadzi swoją narrację Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska. Ona bardzo często stylizuje się na taką prostą babę z Białegostoku, jak o sobie mówi. Natomiast to, co mnie zszokowało, to były wydarzenia w 2019 roku, kiedy przez Białystok szedł pierwszy Marsz Równości, zaatakowany przez kiboli, faszystów, neonazistów, którzy stali tam na czele tych ataków. I po całym tym zdarzeniu, gdzie mnóstwo osób zostało pobitych, znieważonych i tak dalej, proszę posłuchać, co miała do powiedzenia lokalna, no nie wiem, no dziennikarka niech będzie, Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska. A to było w momencie, kiedy to nie ma żadnych poszkodowanych, nie ma żadnych skatowanych. Pedofilu pierdolony! Wybiegałeś, powiedziałem!
I to są właśnie ci bandyci, tylu zatrzymanych, którzy pod takimi strasznymi zarzutami, prawda, są teraz pociągani do odpowiedzialności, jakże strasznej. Jakieś tego typu rzeczy, wulgaryzmy wypowiadane w przestrzeni publicznej, czy też, nie wiem, niestosowanie się do poleceń policji, to nie jest pobicie człowieka. No, znajmy miarę. Żadnych ofiar. No żadnych ofiar nie można znaleźć. Tak kłamie Agnieszka Macierowska. To jest właśnie jej poziom, jej dziennikarstwa w cudzysłowie. To jest poziom kłamstw, jaki ona prezentuje. Podczas tego marszu zostało skatowanych, pobitych kilkanaście osób. Część dzieci, część z tych osób trafiła do szpitala, a pani Macierowska kłamała chwilę później, że tam nie było żadnych ofiar, nic się nie stało. I mówiła to publicznie. My ją przyłapywaliśmy wielokrotnie na kłamstwie. Ona ma pewnego rodzaju na naszym punkcie obsesję. Kilkukrotnie została skazana też w procesie karnym. Właściwie wykonanie tego jej wyroku zostało warunkowo umorzone na okres 2 lat. Zdaje się, że 2 lat, w czasie których ona powinna się powstrzymać od kolejnych naruszeń. To była sprawa, którą ja jej wytoczyłem. Sąd uznał ją winną. Słucham? Sąd uznał ją winną w tej sprawie. Tak, sąd uznał ją winną. To był proces karny. Zresztą kolejny proces karny Agnieszki Siewierniak-Maciorowskiej. Kolejny, w którym została uznana winną rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Na korytarzu usłyszałem od niej, przepraszam, ale cytuję, spierdalaj. W ten sposób się do mnie zwróciła Agnieszka Siewierniak-Maciorowska. Po przegranej sprawie. Chwilę wcześniej rozmawiałem z jej adwokatem, mówiąc, żeby zwrócił uwagę swojej klientce, że kłamanie na sali sądowej może być zwyczajnie karalne, bo chwilę wcześniej Agnieszka Siewierniak-Maciorowska prosto w oczy kłamała mi na sali sądowej, mówiąc na przykład o tym, że ona nigdy nie usłyszała od nas przeprosin zasądzonych przez sąd. Przeprosiny, które miała w aktach tejże sprawy, gdzie miała potwierdzenie, bo ja wiedząc, że ona będzie podważała na wszelkie sposoby, że te przeprosiny się nie ukazały, więc poszedłem do notariusza i notarialnie potwierdziłem, że te przeprosiny zostały umieszczone na stronie. I ona, mając te dokumenty, nadal kłamała prosto w oczy. Zresztą przed chwilą kłamie. Wiedzieli, prawda, w jaki sposób podchodzi do kwestii jakiejkolwiek prawdy Agnieszka Siewierniak-Maciorowska. I to jest podstawą, to będzie podstawą, bo tutaj chcemy też Państwa informować o naszych działaniach. Za chwilę składamy akt oskarżenia przeciwko Siewierniak-Maciorowskiej właśnie z tego powodu, że w dalszym ciągu kłamie, że nie została przeproszona. I w tym zakresie mamy nadzieję, że będzie toczyło się postępowanie, a kiedy się zakończy, to sąd odwiesi również okres próby w tym pierwszym, przepraszam, nie pierwszym, któryś tam z wyroku, który został, w którym karnie została uznana winną. My przyłapaliśmy też z tego czasu Agnieszkę Siewierniak-Maciorowską na takim, powiedzmy, niewielkim, nie wiem czy niewielkim, na kolejnym kłamstwie, gdzie ona kłamała sądowi, że nie mogła odebrać żadnych pism, bo była tak chora, że nie mogła nawet chodzić, nie mogła nawet utrzymać w rękach długopisu, żeby odpisać sądowi. I to trwało przez długi czas. Ona tam dokładnie sprecyzowała, przez ile tygodni nie mogła wychodzić z domu, nie mogła utrzymać długopisu. Więc myśmy postanowili powiedzieć sprawdzam i sprawdziliśmy jej media społecznościowe. Teraz Państwo zobaczycie, co Agnieszka Siewierniak-Maciorowska robiła, kiedy była obłożnie chora. Dokładnie w tym czasie. Do tego stopnia, że nie mogła pójść za rok na pocztę.
Tak wygląda prawdomówność pani Agnieszki Święczyk-Macierowskiej, która, widzieliście państwo, jak ona była obłożnie chora w tym czasie, jak widać było to cierpienie na jej twarzy, które sprawiało, że każdy ruch, każdy krok nie pozwoliłby jej dotrzeć na pocztę i złożyć tam, wysłać tam pisma, do którego była zobligowana. Tak okłamywała sąd. Znaczy, to jeden z odbiorców to zauważył, że ona, twierdząc, że nie mogła nawet trzymać długopisu w ręku, tutaj w kilku miejscach, ona trzyma w ręku co? Długopis. Jesteśmy bardzo niewygodni dla pani Agnieszki Siewierek-Maciorowskiej, dlatego że ponieważ ona za nas zaczęła atakować, myśmy stwierdzili, że dokładnie się jej przyjrzymy i sprawiliśmy, że pani Agnieszka wielokrotnie poniosła sromotną klęskę, sromotną przegraną w różnego rodzaju procesach sądowych, a to jest tylko początek, pani Agnieszko. My zabezpieczyliśmy materiały dotyczące pani działalności, pani współpracy z PiS-em. Na szczęście udało się panią Agnieszkę. Pani Agnieszka nie jest już wicenaczelną. Nawet mając takie poparcie w PiS-ie, jakie ma, nie zdołała się utrzymać na tym stołku. W tej chwili występuje w programach PiS-owskich TVP, tam, gdzie nikt nie chce pokazać swojej twarzy, tam, gdzie trzeba kogoś obrazić, tam bierze się tak zwaną postać prostej baby, czyli wchodzi pani Agnieszka ubrana cała na biało, po to tylko, żeby kogoś znieważyć, wulgarnie się o kimś wypowiedzieć, w taki sposób. No, TVP potrzebuje takich postaci. Takich, które będą odgrywały pewien happening, przy pomocy których, takie, które są, którym jest tak wszystko jedno, albo mają tak silne parcie na szkło, że są w stanie, mówiąc kolokwialnie, zeszmacić się tylko po to, żeby było to korzystne dla TVP. Mówiąc zeszmacić się, mam na myśli rozpowszechniać propagandowy przekaz partii rządzącej i współpracującej, pracującej dla nich TVP. Natomiast wystarczyło spojrzeć, kto tam obok niej występował. Występowała razem z Jarosławem Jakimowiczem, obok Mariana Kowalskiego, który w ciągu tam kilku miesięcy zmienił całkowicie swój pogląd na temat PiS-u i na temat prezesa Kaczyńskiego. No teraz Marian Kowalski to jest największy miłośnik PiS-u, no przecież to jest... A jeszcze no tak. Niedawno był krytykował. A wiesz, Konrad, że cała ta trójka poniosła konsekwencje prawne w sprawach, które prowadziliśmy. Zarówno Kowalski, jak Macierowska, jak i Jakimowicz. Ale ma proces, którym tak, występuje. Jeszcze się nie rozpoczął, tam strasznie długo to trwa. On już ma dwa procesy, z tego co pamiętam. Tak. Natomiast Kowalski i Marian Kowalski i Siewierenik już mają prawomocne wyroki. No i myślę, że pozostałe gwiazdy Rachonia też się zabierzemy, także na pewno zbierzemy ich wszystkich. Boże, jak oni muszą trzymać kciuki za to, żeby PiS utrzymał się u władzy. Przecież jeżeli PiS odejdzie, to kto ich zatrudni? Czy będą skończeni? To na pewno. Chociaż ja nie wiem, czy w tej chwili nawet skup katalizatorów będzie chciał twarzą kogokolwiek z nich się reklamować. Ale
Cóż, zobaczymy. Natomiast wracając do tego tematu, od którego dzisiaj zaczęliśmy, Marek Majcher zbiegł z sądu, powtarzamy, Marek Majcher zbiegł z sądu w trakcie rozprawy aresztowej, jest w tej chwili poszukiwany przez policję. Ktokolwiek go widział, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą jednostką policji, zadzwonienie na 112. I to na dzisiaj tyle. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.